Witam kochani na kanale Easy Tarot. Cześć Potniki i mi się kłania. To czytanie jest dla Was na czas od 17 do 23 lipca 2023 roku. Nie mam pojęcia, czy mnie słychać dobrze, czy też nie. Od razu już mówię, nie mam na to wpływów dzisiaj, bynajmniej no kamerka jest w drodze, możliwe, że już nawet jutro będzie w paczkomacie. Więc nie mogę się doczekać. A tymczasem witam Was bardzo serdecznie. Witam osoby, które już tutaj są jakiś czas i osoby, które są pierwszy raz. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, mojego kanału. No pewnie jesteś ciekaw, czy ciekawa, czy coś znajdziesz dla siebie. No to tylko czas pokaże, więc subskrybuj. Komentuj, lajkuj, odzywaj się do mnie poprzez e-mail, który jest pod filmem. Również to jest dobra droga ku temu, by uzyskać prywatne czytanie na każdy możliwy temat. No dobra, zaczynamy od pracy. Główna energia dla Ciebie w wodniku to, o kurczę, dwójka kielichów i trójka mieczy w pracy. Ciekawy rozkład. No nie wiem, czy tutaj chodzi o to, że po prostu poznałeś tutaj bratnią duszę w tej pracy, w której jesteś. A może chodzi o spółkę jakąś z kobiety i mężczyzny. Macie wspólną firmę, jednak ona nie prosperuje w jakiś sposób. Może ktoś z Was jest chory, ktoś nie podoła, ktoś oszukuje, no nie wiem, co tutaj do Was może pasować. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, ok? No, zobaczmy, dlaczego dwójka kielichów. Ale w odwrocie jest trójka mieczy, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest takie dogadanie się. Coś wychodzi na jaw. Ktoś kogoś może zranił, albo jesteś chory czy chora i tutaj idziesz do lekarza i ta choroba jakoś no, zostaje wyleczona, a bynajmniej już wiesz, co ci jest. To coś z sercem związanego. No, to jest takie, wiecie, no ja nie mówię nigdy, no nie lubię czytać na zdrowie zupełnie, od tego są lekarze, ale tutaj rzeczywiście coś może takiego być. Sytuacja karmiczna i koniec. Nie mogę więcej powiedzieć. Czysta kartka, czyli słuchajcie, zorientujcie się w sytuacji, jakiej jesteś w wodniku. No nie mogę nawet zobaczyć rady. Zobaczę rady, co? Dwójka denarów. Dwójka denarów. Równowaga. Jakieś sprawy sądowe. Rada. No jakaś sprawiedliwość do Ciebie przychodzi. To jest czas, gdzie powinieneś zadecydować. Czas decyzji. Przychodzi jakieś pismo i tak naprawdę od niego będzie zależało, co dalej robić. No. No dobrze, popatrzmy, co mają aniołki do powiedzenia dla Ciebie, wodniku, w temacie pracy od 17 do 23 lipca.
Nie spodziewałam się takiego rozwiązania. Piszcie, czy to w ogóle z kimś rezonuje. Albo i nie. No dobra, patrzmy, co aniołki mi chcą powiedzieć. Akwamaryn. Boski cel życiowy. Zaufaj znakom i swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ prowadzą cię one do spełnienia. Czyli własnej intuicji. Słuchaj swojego głosu. Znaki. Jakie znaki możesz mieć? To mogą być zapachy z dzieciństwa. To może być, nie wiem, piórko na ziemi. To może być smak, cokolwiek. Tylko ty będziesz wiedział, że to jest znak dla ciebie. No nieźle, słuchajcie. Zobaczmy, no tak krótkiego czytania to się nie spodziewałam. Zobaczmy, co u was w miłości. W miłości, co u wodnika w tym tygodniu. Dwójka mieczy. Paź buław. Dwie karty mi tutaj wyskoczyły. Mam wrażenie, że stoisz w miejscu. Chcesz pójść do przodu. Masz ku temu możliwości. Ale się czegoś obawiasz. Tutaj mamy dziewiątkę mieczy. Coś... widzę osobę, która rozpacza nad czymś. Nad jakąś sytuacją. Rozpamiętuje. Może to jesteś ty. Nie wiesz, czy zostawić to i pójść za czymś innym, nowym. Nowym. Może ktoś odszedł, może ty chcesz odejść od kogoś. Jeżeli jesteś samotną osobą, może chcesz gdzieś wyjechać, ale tu widzę, że nie wiem, coś nie pozwala ci ruszyć z miejsca. Ale co? Ciekawa jestem, o co chodzi. O co chodzi? No, czekasz. Taka energia w tym tygodniu. Coś ważnego, coś w pracy, coś z osobą, którą pracujesz. Mam wrażenie, że to ma związek. A co do ciebie przychodzi? Szóstka mnie była, czyli zwycięstwo nad czym? Zwycięstwo. Nie wiem, jeżeli jesteś samotny czy samotna, być może masz możliwość poznania kogoś. Ale na razie obserwujesz. Nie mówisz wszystkiego. Tutaj mamy rycerza buław, który... to jest osoba, która może pomóc w jakiejś sytuacji tobie, która pomoże, może pomóc ci ruszyć do przodu. Może to ktoś, kto pobudzi twoje zmysły. Dopiero tą osobę poznajesz, bo tutaj ta energia mówi, że zastanawiam się nad czymś. Odezwałam do kogoś, ale czekam na znak z drugiej strony. Ale tutaj nie daje mi ta dziewiątka mieczy spokoju. To tak jakbyś po prostu no nie był, czy nie była zainteresowana tymi fajnymi rzeczami, jak wyjazdy wakacyjne, miło spędzony czas z innymi ludźmi, poznawanie ludzi, bo to jest przecież najlepszy czas ku temu, żeby właśnie poznawać się nawzajem. Wodnik stoi w miejscu, no. A co do ciebie, co odchodzi? Odchodzi czwórka kielichów. No to super. Myślę, że spotkasz kogoś na swojej drodze, kto pomoże ci ruszyć z miejsca. Ty tutaj widzę osobę, która jest... jej spojrzenie jest tylko przy jednej sytuacji. Jej myśli, twoje myśli.
Nie widzisz niczego wokół. Taka energia od ciebie odchodzi. Zobaczymy, co, o co chodzi. Co odchodzi od ciebie, że tak wszystko nagle stoi, stanęło. No i dwójka mieczy. No ta energia główna jest coś związanego z przeszłością. Może chodzi o dzieci, może chodzi ci o ex, mężczyznę, kobietę, może dowiedziałeś się czegoś przykrego na temat osoby, na której ci zależy. Nie wiesz, nie potrafisz ruszyć z miejsca, będziesz czekać na wiadomości. Jaka jest rada od tarota? Mamy tutaj wieżę. Wieża mówi, przygotuj się na zmiany, nagłe zmiany. Te sytuacje są karmiczne. Musisz, to jest jakby test dla ciebie, wodniku. Coś się wali, coś, co nie funkcjonowało do tej pory. I przychodzi współpraca. Z kimś przyjdzie ci współpracować. Rada jest taka, żeby współpracować, by coś odbudować. A aniołki, aniołki, co mają do powiedzenia aniołki na ten tydzień? Dobrze, że to tylko tydzień, słuchajcie. Aniołki dla wodnika. Może masz pytanie do nich w temacie miłości, więc zapraszam. Zobaczymy, co one odpowiedzą na twoje pytanie, wodniku. Wielkie, szczęśliwe zmiany. No proszę. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Coś się zmienia ewidentnie w twoim życiu. Zobaczmy, o co chodzi. W twoim życiu zajdą wielkie, szczęśliwe zmiany. Możesz wkroczyć na ścieżkę nowej kariery, rozpocząć nowy związek lub przenieść się do nowego mieszkania lub nawet miejscowości. Powitaj te ekscytujące wydarzenia ze świadomością, że anioły nieustannie cię wspierają. To, o co pytasz, może wymagać odrobiny wiary, nawet jeśli początkowo może się to wydawać przerażające lub też wykraczać poza twoje możliwości. Zaufaj, że pojawiające się przed tobą możliwości mają na celu zagwarantowanie ci szczęścia. Gdybyś nie był na nie gotów, te ewentualności nie zamanifestowałyby się w twojej codzienności. Odrzuć strach i podążaj za swoim sercem. No proszę. No piszcie, o co chodzi, bardzo proszę. Jeżeli nie chcecie w komentarzu, to zapraszam do kontaktu e-mailowego. Dobrze, to wszystko z mojej strony i trzymajcie się do następnego razu. Pa.